Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku kącika kulinarnego Dziadka Dziadka. W dniu dzisiejszym zaproponuję Wam, żebyśmy upiekli kolejne ciasto. Tym razem będzie to ciasto bananowe. Mamy bardzo dobry okres na banany. Jest ich bardzo dużo w sklepach. Są one dojrzałe. Cena jest bardzo niska, bo można w promocji kupić bardzo dojrzałe banany w granicach 2,50 za kilogram. Także jest to świetny czas na to, żeby robić tanie ciasto bananowe. Całe ciasto z upieczeniem ze wszystkim wyniesie Was około 5 zł. Taka poręka będzie kosztowała Was 5-6 zł. Więc jest to niewielki wydatek, a jaki smakowite ciasto. Oho. Musicie spróbować, żeby ocenić właśnie smak tego ciasta bananowego. Co nam będzie potrzebne do ciasta bananowego? No przede wszystkim banany. 4 dojrzałe banany. Pamiętajcie, że jak banany obieracie, to przed obraniem, żebyście je dokładnie umyli, żebyście mieli te banany w miarę czyste i z ręce, żeby nie były w jakimś świństwie. Dalej, 1,5 szklanki mąki tortowej. Tu jest większa szklanka i w niej jest właśnie tak z czubkiem 1,5 szklanki mąki tortowej. 3/4 szklanki cukru. Ja dałem troszeczkę więcej, dlatego że ja jestem taki, który lubi bardzo słodkie rzeczy. Dlatego troszeczkę tego cukru tutaj jest więcej. 1 łyżeczka sody oczyszczonej. To jest właśnie ta łyżeczka tutaj. 50 gram masła roztopionego i już wystudzonego. I tutaj na tej patelence mam właśnie tak masło przygotowane. Oprócz tego potrzebne Wam będzie troszeczkę masła i troszeczkę mąki, żeby opruszyć foremkę, chyba że robicie to, wykładacie formę papierem. Jeżeli Wy wykładacie specjalnym tym papierem do pieczenia, no to te dwa już elementy Wam są niepotrzebne. Ja jestem osobą tradycyjną, niewiele rzeczy robię na papierze, raczej właśnie biorę na wolę na takiej posypce. I to praktycznie, kochani, jest wszystko, co nam potrzeba. Zapraszam Was do tego, żeby to ciasto ze mną robić. Na początku zobaczycie zdjęcie, na którym będą opisane jeszcze raz składniki. Słuchajcie, zapomniałem o jeszcze jednym ważnej rzeczy, którą macie tam w spisie składników, o jajku. Jajko. Pamiętajcie też, że jajko też przed użyciem należy je wziąć, umyć w ciepłej wodzie. I to jeszcze dodatkowo dochodzi. No i słuchajcie, bierzemy się jak tak za robotę. Pierwsza rzecz to co ja zawsze bardzo lubię i zawsze zalecam, żeby mąkę przesiać przez sitko. Także dajemy tutaj, prawda, mąkę na sitko. Do tego dodajemy łyżeczkę sody oczyszczonej i przesiewamy tą mąkę. Jest wtedy ciasto pulchniejsze. Mamy pewność, że nic nam, żaden sznurek, żaden włos młynarza albo pięknej młynarki nie znajdzie się w cieście. Dlatego jest to taka bardzo ważna rzecz do tego, żeby robić. Rzeczy niepotrzebne odkładamy. Bierzemy teraz banany do innej miseczki. Te 4 banany bierzemy. I słuchajcie, można te banany miażdżyć tak sobie widelcem, ale ja jestem taką osobą bardzo wygodną i zrobię to maszyną. Rozbiję je tu w
tutaj nami tak trochę maszyną, żeby to była taka papka bananowa. Papka bananowa. Kruszeńkę krócej to trwa może i dokładniej jak tak się robi. Taki ładny zapach. Bardzo ładny zapach. Bardzo dobre. Banany bardzo dobre. Pyszne. Pyszne banany. Dobrze, mam już papkę z bananów zrobioną. Dodajemy do niej teraz cukier. I mieszamy tą papkę razem z cukrem. Powstaje słodka papka z bananów. Pyszne. Dodajemy jajko. I dodajemy do tego rozpuszczone i wystudzone masełko. I dodajemy, mieszając, dodajemy teraz mąkę. Prosta rzecz. Prosta, jak to mówią, jak dziadka fajka. Jak dziadka fajka. Troszkę mi się tam z tyłu robi bałagan. No ale tak, tak to musi być. jak się robi jakieś ciasto w domu, czy wypiek, to zawsze troszeczkę bałaganu musi być. I to ciasto teraz należy dokładnie wymieszać. Słuchajcie, kończę już powoli to mieszać. W międzyczasie wziąłem i nastawiłem piekarnik 175 stopni obie grzałki. Prawie już dochodzi do siebie. Również wziąłem, zrobiłem rzecz, która no, jest konieczna, czyli wysmarowałem foremkę masłem, obsypałem mąką. Foremka jest gotowa na to, żeby ciasto dawać. Ciasto już też jest wymieszane. Bardzo ładnie. Jedną rzecz możecie jeszcze do tego ciasta dodać. Ci, którzy lubią bakalie, czyli rodzynki, żurawinę, figi, mogą pokroić to. Pamiętajcie, żeby jeszcze opruszyć w mące, to wtedy wam nie będą te wszystkie rzeczy opadały bakalie na dół. I dodać też do tego. Ja nie jestem fanem bakali tego typu jak rodzynki, figi i żurawina. W związku z tym robię te rzeczy, takie ciasta bez takich bakali. Ale gdyby ktoś to lubił, to proszę bardzo. Foremka, jak widzicie, średniej wielkości. Ona ma około 27 cm. Tu chyba w granicach 10-12. Ale to akurat nie ma wielkiego znaczenia. Foremka ma być, tak jak tutaj widać, średniej wielkości. I to ciasto do tej foremki bierzemy i dodajemy. Bardzo ładnie nam się tam układa. Fajnie. Bardzo ładnie pachnie. Naprawdę. Ono cały czas ładnie pachnie. No banany. Chyba, że są osoby, które nie lubią zapachu bananów, ale zapach bananów jest no, bardzo przyjemny. Jest to jakby nie patrzeć dla wielu ludzi na świecie. No, tak jak na nas chleb. To tak są
Banany. Ciasto już jest w foremce, przygotowane. Miejmy nadzieję, że fajnie. Tu już się rozłożyło. Słuchajcie, dla jeszcze jedna rzecz ważna. To ciasto dobrze by było sięgnąć. To ciasto, które tutaj macie w środku foremce, wziąć tak jak gdyby u góry naciąć. Coś takiego zrobić. W tym miejscu podobno ono będzie się rozdwajało. Zobaczymy. Pomimo, że z mąką, też jest pyszne. Słuchajcie, piekarnik już mi się nagrzał. Już jest temperatura 175 stopni. W związku z tym otwieram piekarnik i ciasto ląduje w piekarniku. A teraz zostało nam już tylko czekać 55 minut. Mniej więcej po tym czasie ciasto powinno być dobre. Podstawowym takim przyrządem do sprawdzenia, czy ono jest dobre, to po jakichś 50-55 minutach trzeba patyczkiem zobaczyć, czy jest suche. To znaczy wbijamy w ciasto, wyjmujemy i jeżeli nigdzie nam się na patyczku nie lepi ciasto, to znaczy, że ciasto już jest gotowe do wyjęcia. Czekamy teraz 55 minut. Słuchajcie, no pieczenie nam się troszeczkę przeciągnęło. Ponad te 55 minut, 15 minut więcej, ale po to jest ten patyczek właśnie, żeby sprawdzać i kontrolować, bo to różnie z ciastem bywa. Z ciastem bywa różnie. Także troszeczkę nam się przeciągnęło, ale już skontrolowane. Patyczek jest suchy, ciasto jest upieczone. Piecyk możemy wyłączać i ciasto możemy wyjąć. Mamy już teraz bardzo ładnie upieczone ciasto. Tak ono ładnie wygląda w foremce. No a teraz należy zrobić parę takich myków, żeby to z foremki wyjąć, to ciasto. Ponieważ było ono przygotowane, to tak delikatnie tylko nożem bierzemy. Ja to tak trochę kombinuję, jak koń pod górę, ale chcę, żeby ono było ładne, ładne, bardzo ładne. Piękne, piękne, kochani, piękne. No, i mamy teraz ciasto. Możemy go położyć sobie. Ha, ha! Na tacy. Ciasto zostało upieczone i jest gotowe do tego, żeby je konsumować. Tak, żeby ładnie jeszcze wyglądało, proponuję, żebyście delikatnie poprószyli to cukrem pudrem, ale dopiero jak ciasto ostygnie. To wtedy delikatnie cukrem pudrem. No i życzę Wam smacznego. Dobrego banana. Hej!